Blisko klubu jestem od 3 lat. Najpierw jako sponsor, następnie jako członek Rady Nadzorczej. Gdzieś tutaj pojawił się pomysł przejęcia tego klubu i od dzisiejszego dnia można powiedzieć, że reprezentuję ten klub jako jego właściciel. Drużyna odniosła sukces sportowy 2 sezony temu, natomiast Superliga jest ligą, która się rozwija bardzo dynamicznie. W tej chwili musimy się skupić na tym, co będzie w tym sezonie. Wiemy, że to jest sezon pandemiczny i tutaj głównym naszym zamiarem jest utrzymanie równej, stabilnej formy przez następną rundę i walka o jak najwyższe lokaty. Cały czas pracujemy nad tym, aby rozwijać młodzież, nie tylko pierwszą drużynę Gwardii Opole, ale mamy też szereg grup młodzieżowych, to są dzieci, młodzicy, to są drużyny juniorskie, które tutaj też bardzo duże sukcesy odnoszą. Takim dobrym przykładem tutaj jest osoba młodego zawodnika Fabiana Sosny z Domecka, który się przebił do pierwszej drużyny. Z klubem jestem związana od kilkunastu lat. Nie ukrywam, że nie była to łatwa decyzja. Natomiast myślę, że głównie wpłynął na to nasz nowy właściciel. Świadomość, że możemy razem wspólnie zrobić coś fajnego, jakiś nowy, fajny, świeży projekt. Od lat jakimś takim najważniejszym dla mnie celem zawodowym w Gwardii było szkolenie młodzieży, co już zaczęliśmy czynić kilka lat temu poprzez tworzenie klas sportowych. Nie ukrywam, że razem z dyrektorem sportowym naszym marzeniem od jakiegoś czasu jest to, aby za parę lat powstała tutaj Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Myślę, że największym wyzwaniem na najbliższe miesiące będzie utrzymanie reżimu finansowego, tak? Bo żyjemy w czasach covidowych. Wiadomo, że wpływy sponsorskie są mniejsze, nie będziemy mogli pewnie w najbliższych dniach, tygodniach pozwolić sobie na transfery takie, jakbyśmy sobie życzyli, więc ten rok przeznaczymy głównie na utrzymanie takiej stabilizacji finansowej w klubie. Ja bardzo wierzę w naszych chłopaków, których nie ukrywam, że uwielbiam i jestem z nimi blisko związana. Z wieloma z nich od kilku lat, dlatego mimo wszystko liczę na to, że chłopcy dadzą z siebie wszystko i w ten sezon zakończymy na jakimś pomyślnym miejscu. Drodzy kibice, trzymajcie za nas kciuki, jak tylko wracamy, gramy dla was.